Oficjalne otwarcie krytego wielofunkcyjnego lodowiska to dobra okazja, by zapytać prezydenta Legionowa o to, co jeszcze planuje w nim zbudować. Wydaje się bowiem, że właściwie całą infrastrukturę niezbędną nowoczesnemu, przyjaznemu mieszkańcom miastu już ono posiada. Uzupełnienie ewentualnych braków jest natomiast tylko kwestią czasu. Roman Smogorzewski potwierdza. Od 2 tygodni mamy kino w Legionowie, buduje się szpital. Duże inwestycje sportowe, no to będzie duża sala gimnastyczna, 3. Przy dawnej szkole podstawowej numer 2, dzisiaj przy zespole szkolno-przedszkolnym. To spora inwestycja, pewnie rzędu 10 milionów złotych. Duża inwestycja to też potężna rozbudowa szkoły podstawowej numer 1. No i największe inwestycje to te drogowe pod torami kolejowymi. Tak? To kilkadziesiąt milionów złotych zapewne będzie kosztowało. Tak więc zdaniem gospodarza ratusza z kolejnymi inwestycjami nie ma co szaleć, bo lokalny budżet nie jest z gumy. Jego kondycji nie sprzyja ponadto obniżenie przez rząd podatku od osób fizycznych, stanowiącego z reguły główne źródło dochodów krajowych samorządów. Nie mówiąc już o większych od stycznia aż o 60% stawkach, jakie miasto płaci za energię elektryczną. Trzeba oświetlić wszystkie ulice, trzeba oświetlać wszystkie gdzieś tam obiekty użyteczności publicznej, to nas po prostu coraz więcej kosztuje. Płaca minimalna wzrasta, to też coraz większe koszty w utrzymaniu tej infrastruktury, którą trzeba posprzątać, utrzymać na odpowiednim poziomie. O tym, że nakłady na daną inwestycję nie kończą się w chwili oddania jej do użytku, mało kto na co dzień pamięta. Zwłaszcza samorządowcy, którym z polityką aktualnych ratuszowych włodarzy nie po drodze. Ale taka jest prawda, dlatego chcąc odpowiedzialnie kierować miastem, należy mieć to na uwadze. I jako się rzekło, z otwieraniem kolejnych budów nie szaleć. Te dwie oświatowe inwestycje plus ta komunikacyjna, to wszystko, na co dzisiaj budżet miasta stać. Będą jakieś drobniejsze ulice, ale to te trzy główne inwestycje na najbliższe 4 lata. Plan, do tego całkiem ambitny, już zatem jest. Teraz czas na jego realizację.